Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Dzisiaj zabierzemy się za kręcenie poniżej pasa. Ustaw kolana jak najbliżej siebie. Dobrze, żeby się stykały, ale jeśli między nimi jest niewielki odstęp, to też spoko. Plecy proste. Staraj się patrzeć przed siebie, żeby uniknąć pochylania się do przodu. Stopy najlepiej lekko rozstawić, dzięki temu unikniesz uciekania kolan do środka. Postawę już znasz. Teraz dołóżmy hula. Wyprostuj ręce. Hula powinno teraz opierać się o tył ud. Zwróć uwagę, czy aby nie ustawiasz kółka pod kątem w stosunku do nóg. Teraz weź niewielki zamach i pozwól, aby hula zakręciło się i spadło. Widzisz? Samo robi kilka pierwszych kółek. Ruch Twoich nóg powinien się zacząć w trakcie albo zaraz po pierwszym okrążeniu, kiedy hula jest powyżej kolan, właściwie bardziej na udach niż na kolanach. Nazwa tego triku może być myląca, dlatego spieszymy z pomocą, gdzie właściwie odbywa się kręcenie. Nie na wysokości stawu kolanowego, ale trochę wyżej. Istnieją dwa sposoby. Aktywna będzie tutaj tylko jedna noga. Nie ma znaczenia, czy prawa, czy lewa. Pamiętasz, jak na WF-ie rozgrzewało się kostki? To właśnie ten ruch, tylko wykonywany w mniejszej skali. Przyklej śródstopie do podłogi, piętę unieś delikatnie i zacznij kręcić małe kółka kolanem. Druga noga nie wykonuje tu żadnego ruchu. Stoi luźno, bez przeprostu. Najlepiej, jeśli pod kolanem tworzy się rodzaj rynny. Hula nie będzie się wtedy o nas obijać, tylko gładko kręcić wokół nóg. W trakcie kręcenia możesz zmieniać nogę z lewej na prawą, z prawej na lewą itd. W drugim sposobie ciężar ciała również znajduje się na śródstopiu, ale aktywne są obie nogi. Wykonują one już nie kręcenie, a ruch pulsacyjny do tyłu. Zwróć uwagę, do tyłu, nie przód-tył. Zdarza się, że kółko zsunie się nam trochę za nisko. Można to naprawić, bez zaczynania całego procesu kręcenia od początku. Możesz podbić hula tak zwanym lajkonikiem. Lajkonik to mocniejszy impuls jedną nogą w przód i do góry. Wykonaj go kilka razy i wróć do normalnego kręcenia. Kręcenie na kolanach to szybki ruch. Łatwo tu coś popsuć i nawet nie zauważyć co. Oto kilka podstawowych błędów, które mogą Ci się przytrafić. Zła postawa przy starcie. Gwarantuję, że stojąc prosto również zobaczysz kręcące się hula. Nie musisz się w tym celu pochylać. Taka pozycja determinuje przeprost, a tym samym usztywnienie kolan. No, w ten sposób daleko nie zakręcisz. Jeszcze raz. Od luzu w kolanach do tyłu. Nie ma tam ugięcia kolan w przód. Luz, wyprost. Luz, wyprost. Hula będzie się zawsze ustawiać prostopadle względem Twoich nóg. To i hula będzie kręcić się krzywo. Albo od razu spadnie. Krzywi się? Kolana mają czasami tendencję do uciekania do środka. Nazywamy to nogi kawaii. Żeby tego uniknąć, odkręć stopy lekko na zewnątrz. Teraz lepiej? Za wolno. Tutaj potrzebny jest konkretny, szybki impuls. Jeśli kręcisz za wolno, to zadziała grawitacja i kółko momentalnie znajdzie się poniżej kolan. Podkręć trochę tempo. Jak już uda Ci się stabilnie zakręcić w tej pozycji, zbadaj, o ile możesz zwolnić, żeby nadal było komfortowo. Hula okrutnie się obija. To się dzieje czasami podczas kręcenia pierwszą metodą. Jest efektem przeprostu w biernej nodze. Rozluźnij ją, ugnij odrobinę kolano. Mniejsze kółko. Hula kręci się na jednym punkcie naraz, nie więcej. Także jeżeli zrobisz z tego dwa punkty, hula odbije się o nie i spadnie. Kółka, które kręcisz aktywną nogą, muszą się odbywać blisko drugiej nogi. Zmniejsz ruch, zrób z tego bardziej impuls niż faktyczne kręcenie.
Pamiętaj, że technika kręcenia na ciele nie należy do najłatwiejszych. Aby ją opanować, należy spędzać systematycznie przynajmniej 10 minut nad tym ruchem. Kręcę, upadło, podnoszę. Kręcę, upadło, podnoszę. A jak już ruch wejdzie w ciało, nie ustawaj w systematyczności. Tylko dzięki praktyce nabierzesz płynności.